Bardzo dziękuję za to Jastrzębskiej Spółce Węglowej, naszemu partnerowi, zarządowi Jastrzębskiej Spółki, pracownikom za to, że są z nami zawsze, nie tylko przy sporcie zawodowym, ale również w tym obszarze dla naszego lokalnego środowiska, dla górników, dla rodzin górniczych, dla dzieci, dla młodzieży. To bardzo ważne, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w trudnym okresie pandemii, kiedy brakowało nam tego bycia z sobą, byliśmy wyizolowani i to dobry czas teraz, żeby się integrować, żeby wracać do normalności. I za to dziękuję Jastrzębskiej Spółce Węglowej, za to, że zawsze jest z nami. To bardzo ważne dla nas, dla klubu, że możemy szeroko się realizować, nie tylko w tym sporcie zawodowym, ale integrować również tych, no, którzy niekoniecznie tą siatkówką może są bezpośrednio zainteresowani. Także bardzo to jest ważne i dziękuję. Sam byłem kiedyś w Akademii Talentów i taka możliwość spotkania się z kibicami i zobaczenia, jak to wszystko wygląda od środka i po prostu dobrze się bawić w swoim towarzystwie, to jest bardzo potrzebne dla po prostu rozwoju Akademii, dla rozwoju też klubu Jastrzębski Węgiel, więc uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa i fajnie, że coś takiego jest organizowane. Jastrzębska Spółka Węglowa od wielu lat wspiera klub siatkarski Jastrzębski Węgiel, ale od jakiegoś czasu podejmujemy wspólne inicjatywy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i to dzisiejsze wydarzenie tutaj właśnie jest taką naszą wspólną inicjatywą. Zaprosiliśmy mieszkańców, zaprosiliśmy naszych pracowników do wspólnej zabawy, przygotowaliśmy szereg atrakcji, także myślę, że to pierwsze, ale nie ostatnie wydarzenie tego typu. Tak, sam byłem zaskoczony, jak tu przyjechałem, ponieważ było tutaj pełno różnych atrakcji, jakieś zamki dmuchane, byłem naprawdę w szoku, bo też dawno w sumie czegoś takiego nie widziałem i zwłaszcza w takim ciężkim okresie, który przeżyliśmy, to myślę, że bardzo kibicom się to podoba. Tak, ludzi jest bardzo dużo, nie widać, ale ludzi jest bardzo dużo i widać, że każdy tutaj się świetnie bawi, więc bardzo mnie to cieszy.